Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Bartos. A to jest nowa seria na kanale. Kiedyś z tej gierki były streamy, które bardzo lubiłem. To jest jedna z niewielu gier, które naprawdę uwielbiam. To jest jedna z niewielu gier, przy której nabiłem tak wiele godzin w ostatnie 2-3 lata. To jest jedyna gra, gdzie chyba tak się dobrze bawiłem. I wiecie co? Chcę do niej wrócić. A jak już mam do niej wracać, to czemu by nie nagrać serii? Wcześniej były tylko streamy. Był chyba jakiś jeden odcinek. Był jakiś odcinek? Tak. Kapitan Bartos. Dobra, robimy. Będzie Kapitan Bartos V2. Dobra, okej. Tak, słuchajcie, mówię, chcę wrócić do bardzo fajnej dla mnie gierki i chcę przy okazji przy niej się jakby, wiecie, odchamić, odpocząć trochę. Chociaż ona jest trochę skomplikowana, ale jednak ona jest dla mnie pewną ostoją takiego spokoju. I to jest jedna z niewielu rzeczy, które sprawiają mi jakąkolwiek przyjemność, dlatego teraz postanowiłem, że będę sobie to jakiś czas nagrywał. Na pewno, jeżeli mamy to nagrywać, to na pewno będą też streamy od czasu do czasu, bo będzie co robić. Tak, zaczniemy sobie... ogólnie były kiedyś tam... Zacząłem jakiś nowy świat na streamie jakiś tam czas temu, ale wiadomo, ja straciłem te dane, bo był problem z dyskiem. Tak jak wtedy, chcę sobie zacząć na planecie obcej. Zaczniemy sobie na planecie obcej. Naszym celem będzie wydostać się w kosmos. Trzeba będzie się wydostać. Zbudować sobie jakąś pierwszą bazę na tej planecie obcej. Żeby tam w ogóle przetrwać, bo tam te pająki są, nie? I to jeszcze, wiadomo, będę chciał stworzyć sobie ogólnie cały system stacji kosmicznych. Będę chciał zrobić jakiś nowy, fajny, wypasiony statek, jakiś statek matkę będę chciał zbudować. Z jakimiś podmodułami, z jakimiś dodatkowymi statkami, na przykład transportowe, jakieś różne rzeczy. Na każdej planecie będę chciał mieć placówkę jakąś bazę, może górniczą, może jakąś inną jeszcze. Więc jest masa rzeczy, które chcę zrobić. Ale będziemy sobie... Chyba sobie to wszystko rozpiszemy stopniowo. Będziemy grać na modyfikacjach. Mam ich, nie wiem, z 30 albo z 20, nie wiem dokładnie ile. Zrobimy sobie... mam ogólnie plany, że chcę sobie kiedyś te scenariusze ponagrywać na kanał także, bo to może być dla mnie ciekawe, bo to może być coś innego. A teraz bym chciał... Słuchajcie, sobie... zagrać normalnie i sam sobie wymyślić cele, nie? Chcę sobie normalny system gwiezdny, chcę sobie odpalić. O, niech będzie, nie wiem jak się tak to nazwać. Może nie wiem. Po prostu nie wiem, może nie wiem. Może niech będzie Bartosław 1, może coś takiego, jako pierwszy sezon. Dobrze. Bez opisu, opis zawsze można potem wymyślić. Przetrwanie offline. Jeżeli będzie okazja, to może kogoś zaprosimy do tej serii, zobaczymy. Może ktoś będzie chciał jeszcze dołączyć. Ewentualnie byłaby taka opcja, teoretycznie. Ale to ja sam bym, że musiałbym się dogadać z kimś w tej sprawie, wiadomo. Jak się nie dogadam, to nie będzie. Zaawansowane. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Ja sobie teraz na spokojnie wszystko ustawię. Bo modów też jest sporo, zobaczcie. Modów jest sporo. Wszystko sobie poustawiam i zaraz się widzimy. No dobrze. To słyszymy się, a nie widzimy. No takie ten... ustawiłem. Te mody są testowe. Ja je będę sobie testował. Na razie na nich nie będziemy grać. Może kiedyś. O modach więcej powiem też w przyszłości. Między innymi na roboty, do budowania szybszego, może i do naprawy. To może być ciekawe, przyjemne przede wszystkim. Jakieś railguny, co jeszcze takiego wartościowego? Tarcze oczywiście, lepsze wykrywacze złóż, ponieważ będziemy też korzystać z innych, nasze złoża będą wyglądać inaczej, ponieważ będą położone głębiej. I złoża będą wyglądać trochę inaczej i to w sumie to też będzie ciekawe, ale o tym też opowiem trochę więcej później. Sporo różnych modyfikacji dodających różne obiekty w kosmosie, czy to jakieś statki, czy to jakieś różne te lokacje, jeszcze na przykład więcej broni, różnego typu możliwość malowania bloków do betonu czy tam do cementu. Też jest chyba jakiś mod. Ikonki kolorowe, ale to jest taki szczegół. No dobra, i w sumie jest tu jeszcze kilka rzeczy, które będę chciał przetestować, można powiedzieć. Zobaczymy, czy ten slip mod będzie działał. To też jestem ciekawy, bo tego nie testowałem. A tak, to z tych ważniejszych chyba rzeczy to tyle. Najwyżej potem jeszcze to powiem. Jeżeli chodzi o ustawienia, tutaj zwiększyłem trochę ekwipunek gracza, ale w rzeczywistości będzie chyba mniejszy niż kiedyś, ponieważ miałem modyfikację, która ekwipunki pomnożyła razy 5. I teraz tego nie ma, bo wywaliłem to i teraz tak naprawdę będzie finalnie mniejszy niż ten, do którego przywykłem. A te opcje zostawimy jak tutaj są. Można niby dać wszystko na realistyczne, ale chcemy też się trochę bawić, a nie ciągle łazić i robić jedną rzecz, nie wiem. Wiecie, szanujmy czas. W miarę możliwości, żeby to też nie było za szybko, nie za wolno. Wywaliłem limit bloków, ostatnio musiałem go wyłączyć, jak budowałem statek matkę na starym save'ie, bloków było za... Oczywiście będę starał się oszczędniej budować rzeczy i raczej bardziej racjonalnie. Raczej nie będę budował takiego gigantycznego bydlaka z, nie wiem... No tam na przykład za bardzo przestrzeń nie była dobrze wykorzystywana i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno będę chciał lepiej dysponować tymi materiałami, których będę używał do budowania. Coś jeszcze ciekawego, no pająki są włączone, wilki są włączone, skrypty są włączone. A no w sumie wszystko widać, jak ktoś chce, to może sobie dokładnie poczytać. Ewentualnie może podstrukturę włączyć, ale wiadomo, to jest trochę ryzyk fizyk. Tak. No to sobie odpalimy. I teraz będzie się to wczytywać pół godziny, więc pewnie będzie znowu cięcie. Dobra, to odpalam. I teraz sobie trochę poczekamy. No dobrze, doczytało się. Trochę to trwało. Jakie mamy opcje? Mars, Tytan, właśnie ta opcja, Ziemia. Tu jest właśnie na tej zaczniemy. Jest Tytan, to jest Księżyc. Tam też są bajonki. Chyba w ogóle tam pierwszy raz spotkałem pająki i takie XD było wielkie. Na live się przestraszyłem. Dobra, że one w ogóle tam one wychodzą tak spod ziemi. Europa. Z pewnością na Europie, słuchajcie, placówka będzie budowana i to ostro, bo to jest wiadomo gigantyczna bryła lodu, lód, wodór, paliwo, odpowiedni, no, Europa obowiązkowo musi być tam jakaś fajna baza, obowiązkowo. Per tam to jest chyba nowa planeta, czekaj, tak, to jest piaszczysta, taka sawannowa troszkę planeta, może na niej oddychać, ma większą grawitację, jest gigantyczna, więc może na niej również ogarniemy jakieś, nie wiem, wydobycie, chociaż ta większa grawitacja może być problematyczna. Tryton, maluteńka planeta, chociaż nie no, ma grawitację równą 1. A ziemska też ma 1, tak? No właśnie nasza obca ma trochę większą, 1,1, więc będzie nam trochę ciężej wylecieć. Chociaż jeżeli chcemy sobie utrudnić życie, to teoretycznie na początku powinniśmy wybrać właśnie tą największą planetę. Tutaj byłoby najtrudniej, trzeba byłoby mieć największą moc, żeby polecieć w kosmos, żeby się przebić przez atmosferę, żeby pokonać grawitację. Jeszcze możemy wybrać sobie jakieś stateczki już bezpośrednio w kosmosie, ale my chcemy zacząć troszkę trudniej. Zaczniemy sobie od planety obcej. Ona nie... No i mam nadzieję... Ciekawe, czy to słuchać jak wiercą. Jak będą czasami wiercić, to tam wiecie. Cóż, takie uwarunkowania. Dobra, odpalimy sobie. Dobra. I teraz tak. Proszę pokazać. Kiedyś były inne i kiedyś inaczej to wyglądało, teraz są takie jeżdżące i to w sumie ciekawe. Proszę, żeby nie trafić na jakieś drzewo. Ale w ogóle zobaczcie, gdzie nas wywaliło. Jakie mamy szczęście, ludzie. W ogóle odpalmy sobie ten. Właśnie, to jest... I od razu to podkręcimy. Wykrywacz złóż. Pokaż zasięg nadawać za pomocą anteny maksymalny 300, już niech mi wykrywa. Lód, no genialne. Na planecie obcej nie można oddychać normalnie. Stary. Co jest? Okej. Okay. No fajne, fajne miejsce nam. Fajne, takie fioletowe te. Pajączki są? Czy nie? Ale dlaczego on tak samo... Czemu on sobie tak samo jeździ? Oj, żyroskopu niech... O nie! O kurde, o kurde, o nie, o nie! Patrzcie, pająki! Pająk! Mam nadzieję, że nam ten... Kurczę, kurczę, nie, dobrze. No oczywiście musiałem sobie utrudnić robotę, nie? No jedź, 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 jedź. Teraz, dobrze. Mam nadzieję, że jest cały. Nic mu się przez te nie zrobiło. Nie chcemy się zatrzymywać w miejscu przez krzem. Tu jest, tak jak mówiłem, mamy troszkę inne złoża. I u nas to będzie wyglądać trochę inaczej. Niektóre złoża są bardzo głęboko pod powierzchnią, no pod ziemią. Żelazo by się przydało znaleźć. Ale mamy lód. Dobrze, że mamy lód, bo dzięki temu, że mamy lód, będziemy mieli tlen, bo na obcej się nie da oddychać. Ona ma... nie niby... O, nikiel, dobra. Wiecie co? Będziemy chyba się zatrzymywać w miejscu i będziemy sobie robić punkty GPS. Żeby już coś wiedzieć, żeby coś, bo... Ale naprawdę, mamy takie szczęście z tym lodem. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Dobra, 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 żeby się przypadkiem nie nadziać na coś. A, to jest taki nikiel na zewnątrz. Żelazo, dobrze, mamy żelazo. Amulec? Czemu one się same kręcą, nawet jak nie powinny? O, dobra. Zatrzymałem go. Co? Można nimi skakać? Oho. Dobra. Nie możemy zbyt długo... Biedne drzewo. Mam nadzieję, że nie straciłem niczego ważnego. Wiecie co? Powinniśmy oszczędzać zasoby, naprawdę. Naprawdę, bo jak się tutaj coś, jak się posypie coś, to nie będzie tak ciekawie. Znaczy będzie bardziej ciekawie, ale będzie mniej przyjemnie. Te początki będą trudne z pewnością. Żelazo, żelazo, żelazo. Ale dobrze, że ono jest tak blisko. Ale czy to dobrze, że jest tutaj aż? I myślę, że gdzieś w tym miejscu będzie można się wkopać. Dobra, GPS. Nowy. I teraz szybko, zanim nam zawsze widoczny. Zanim nam tutaj coś... A, może ten, dobra, nie ma znaczenia w sumie. A, że to jest... Nie, nie, to nie tak. To musi być z aktualnej pozycji, już pamiętam. Pająki se łażą. O. 5000 km. Co? Ten punkt jest źle zrobiony w ogóle. Usuń, jeszcze raz. Ale to musi być nie na nowy, tylko nowy z aktualnej pozycji. To jest ten. Dokładnie ten. Żelazo jako czerwony, poproszę. Zawsze widoczny, bo chcemy wiedzieć, czy on tu jest. Dobra, jedziemy dalej. I teraz... Nasza baza będzie bardzo specyficzna, ponieważ ona nie może być postawiona bezpośrednio na ziemi, z tego względu, że chcemy się od pajączków odizolować. Pod ziemią raczej też za bardzo budować, co nie mamy. Wow, nie, nie! Żyrosko, nie. Bartos przegrał życie. Kurczę, wodna, co jest rozwalone? Coraz więcej rzeczy jest rozwalone. Chyba będzie trzeba zacząć jeszcze raz. Coś tak czuję. Jakie mamy możliwości? Produkcja działa... Dobra. Produkcja chyba jest... Panel sterowania. Co nam zostało? Jakaś bateria niby jeszcze funkcjonuje. Zestaw przetrwania przetrwał, chociaż tyle. Tylko pytanie, czy mamy jakikolwiek... Czy to ma jeszcze... Czy my mieliśmy w ogóle jakiś ten... Masakra. Butla. Nie ma też co latać, bo... No i on będzie niszczył ten, wiecie co? Wezmę sobie cięcie i odpalę jeszcze raz jakiś... A chociaż może... Czy jeżeli padnę... To czy będę mógł jeszcze raz wybrać miejsce odrodzenia? Tak, chyba, ale jeżeli... Chyba tak, ale muszę rozwalić jedną rzecz. O, zabiłem go. Ojej. To jest bateria? Dobra. Zestaw przetrwania. Co się stanie, jeżeli ja go zniszczę? To wtedy nie wiadomo, nie by... Okej, aż takiego efektu się nie spodziewałem. I teraz... Znany sygnał, a polecimy, zobaczymy, co tam jest. Jeżeli nie uda mi się... Przyda nam się jeszcze jeden taki pojazd. Jeżeli on się nie pojawi... Mam nadzieję, że się pojawi teraz, bo rozwaliłem ten zestaw przetrwania. Jeżeli się nie pojawi, to będę musiał jeszcze raz spalić świat od nowa. Ale to nie jest problem. Ale na przyszłość musimy być ostrożniejsi. Tym bardziej, że tutaj nie ma... nie ma zmiłuj. To jest trochę... Kurka wodna. Aha, bo mamy jeszcze butlę. To zdąży dolecieć. Mamy kapsułę. Aha, tam jest ta kapsuła. Co to jest za obiekt? Jakaś skrzyneczka, tak? Jakiś przycisk może? Tu coś jest. Kredyty. Instalowe płytki. No, nic szczególnego. Dobra. To sprawdźmy, co się stanie, jeżeli mi się spadnie. Ale zobaczcie, jak piękne miejsce nam się... Tylko wiecie, problem może być taki, że jak się ponownie odrodzimy, to może nas w takie piękne miejsce nie zrespić. Ale wiecie co, jak będziemy jechać ostrożnie, to dolecimy. Boże, dojedziemy do jakiegoś fajnego miejsca. Ale fajnie jakby to było gdzieś w miarę blisko. Znaczy, teoretycznie jeszcze można byłoby to odratować, ale wolałbym mieć kompletny pojazd na początek, wiecie? Czy jak spadnę, to padnę, czy nie? Powinienem. No właśnie. I teraz pytanie, co się stanie, bo w sumie też nie pamiętam. Czy będzie jeszcze raz... O właśnie. No właśnie, o to mi chodziło. Poproszę jeszcze raz obcą. I teraz sobie już na poważnie coś będziemy... O dobra, mamy lód w miarę blisko, więc nie ma tragedii. I tu są no, większe góry i trochę... Tamten teren był chyba ładniejszy. Może ten też nie będzie zły. Dobra. Pojedziemy do góry. I muszę bardzo uważać, żeby się nie rozbić o coś. Tam ile? 10... Czekaj, nie. Ile? 95 km. To nie jest chyba aż tak chociaż to jest dużo. To jest chyba po drugiej stronie tej planety w ogóle. No chyba tak, mniej więcej. Ale że może tak fajnie skakać, to jest ciekawe. O tym akurat nie wiedziałem. Żelazo sobie zostawimy. Pozostałe wywalimy. Dobra. I teraz zaczynamy jeszcze raz. Żyroskopy, generatory. Zwiększamy zasięg na maksa. Właśnie, od razu jakiś ekwipunek. Co my tu mamy? Zapasowe narzędzia. To? Railgana? Ale tak serio, serio? No właśnie, ja muszę... Przyda się jakaś ostoja, nie? Normalności. Potrzebuję, nie mamy nawet stalowych płytek. A, trochę lipa. Musimy być w ruchu, chociaż minimalnym. Przynajmniej dopóki się nie ogarniemy. Można je w ogóle przyjechać? Tylko je odrzucać. Nikiel. Krzem. Abyśmy chcieli żelazo. No i wiadomo, trzeba będzie zebrać trochę lodu. Więc przydałoby się pojechać trochę wyżej. Tu można... Zaznaczmy je, że one są blisko siebie, dobra? Dobrze. Damy jako, nie wiem... Niech będzie taki kolor. Dobra, mamy krzem i nikiel. No to chcemy coś jeszcze, nie? Tamto żelazo, które zaznaczyłem, jest daleko, więc na pewno nie będziemy się nim bawić przez dłuższy czas. Żyroskopu z pewnością nie mogę włączyć, bo zrobiłbym sobie pod górkę. Żyroskopu używać tylko wtedy, kiedy na przykład się, nie wiem, wykoziołkuje, kiedy coś się kiedy będę musiał obrócić pojazd, tylko wtedy używać żyroskopu, a tak to nie. A pytanie, czy ja mogę jakoś... Są jakieś kąt kierowania, moc, start, no są różne. Frontowy jest sterowany. Aha, dobra, to jest... Aha, już chyba wiem o co chodzi. Chyba wiem, jak to działa. W sumie nigdy nie bawiłem się takimi pojazdami, nie? Czyli... Mogę trochę moc zmniejszyć teoretycznie. Byłby trochę... Bo wiecie co, bo chodzi o to, że nie chcemy... Moc dostarczana do napędu, dajmy mniej. Limit prędkości, o! Dajmy 100. Będzie trochę bezpieczne, chociaż nie no, to i tak jest dużo, ale... Niech będzie 100. To już przy 30 już jest niebezpiecznie. Biorąc pod uwagę fakt, jak ja fajnie steruję. Przynajmniej na razie. I teraz pytanie, czy tu jest chyba... Właśnie, tutaj trzeba ostrożnie wyminąć. Na razie zjeżdżamy na dół, szukamy różnych złóż. Przyda się też właśnie zbudować... Mamy w ogóle... Co w ogóle właściwie mamy? Nic więcej? Czy coś jeszcze? Lód, dobra, lód, butle. Ale tak to nic więcej. Dobra, przyda się wydobyć trochę kamienia, żeby móc zrobić jakiekolwiek płytki. Jakiekolwiek. Na razie... I fajnie byłoby od razu wkopać się w jakieś żelazo, tak szczerze. Tam chyba jakieś było, ale nie jestem pewny. A to, które jest to odległe, to można na razie wyłączyć. Nic nam niepotrzebne. Bo to nie będzie nam teraz naprawdę... A jak stoimy z zasilaniem? Mamy jakiś generator? Czy tylko na baterię? To łazi ten? Mogę to jakoś podpiąć zewnętrznie? Chyba... O, patrzcie, pada. Pada. A właściwie będzie, jak będzie noc za jakiś czas, to też będzie lipa. O. No już przy 20 km robi się niebezpiecznie, tak szczerze. Ale zmniejszyłem moc, więc jest trochę lepiej. Krzem. Zapiszmy to. Dobra. A my byśmy chcieli oczywiście żelazo, bo żelazo też jest łatwe do znalezienia. Z kobaltem już będzie trudniej. A złoto to już poniżej kilometra, czyli bardzo głęboko. Pewnych rzeczy nie wykryjemy tym małym skubańcem, bo tu mamy mały, nie? To są wszystko małe bloki, a żeby mieć wykrywanie złóż do 1200 metrów, to potrzebujemy tego dużego wykrywacza. Czyli trzeba będzie zbudować jakiś inny statek, albo pojazd. Martwię się, naprawdę martwię się o to, żeby nam starczyło zasilania tej mocy. Pojedziemy w tamtą stronę, tam jest lód, lód się nam przyda. No, jedziemy tam, w kierunku tego, w tamtej góry. Może po drodze trafimy na żelazo akurat. Jak na razie nic. Pająków też nie widzę. Dobra, 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 dobra. Nie chcemy znowu takiego... To jest ogólnie trochę daleko. A, tam widać Tytan. Księżyc. Krzem. Znowu Krzem? Co to za miejsce? Oj, 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 oj. No, na takich pagórkach to trzeba uważać. Mogę tu bezpiecznie zjechać. O, no może jak będę... Tutaj nie będę... Jak będę ostrożny, to może powoli... Powoli, powoli. Dobra. No problem, nie ma problemu żadnego. Jest git. I on... I Krzem jest gdzieś tutaj. Dobra, to teraz jeszcze potrzebujemy... Mamy nikiel, mamy Krzem, to jeszcze żelazo. Naprawdę. Jeszcze żelazo i można będzie coś robić. Zbudujemy konstrukcję. Kobalt, no proszę. Ale on jest jako... Aha, to jest jako skała... Jako taka skała na zewnątrz. Bo złoża kobaltu to już chyba, nie wiem, poniżej 300 metrów w głąb. Oczywiście mogę sterować też w taki sposób, ale... W taki sposób za wiele nie będziemy widzieć. Magnes, kobalt, ładnie. Nie będziemy ich teraz wydobywać. Ale one się mogą bardzo przydać do robienia czegokolwiek. Tak. A my dalej jedziemy w kierunku naszego lodu. Tam coś jest, jakaś... To są drzewa. Co to takie? To, aha, krzewy takie. Całkiem spoko. Na tych zbożach, na tych zboczach jest lód. Krzem, znowu Krzem. No a gdzie żelazo? Na początku nie potrzebujemy teoretycznie żelaza, ale fajnie byłoby... Dobra, pomyślmy konkretnie. Co możemy zrobić? Tam mamy sporo rzeczy. Można byłoby... zbudować się na tej górze? Jakoś? Coś w rejonie tej góry można coś wykombinować. Nawet jakąś drogę można byłoby zrobić, żeby... No, z takim mostem, nie? Żeby dało się fajnie szybko jeździć. To byłoby ciekawe. Zaznaczmy to też. Dobra. Teraz tak. Podjedźmy może do tego zbocza. Ale ostrożnie. Mówię, nie chcemy się rozbić. I znowu Krzem, zobaczcie, co to jest. Tego ksema... Dobra, już nie będę go teraz zaznaczać, mamy już dosyć tego. Nikiel, no proszę. To jest chyba na zewnątrz. Jako głaz, tak? Czy nie? Chyba, no nie, to jakoś to jest poniżej pod tym. Ale bardzo, ale... Aż wiecie co? Aż wyjdę na chwilę. Mam nadzieję, że nic mi tutaj zaraz nie ten... Wkopmy się. Nie, to jest czyst kamień. A jest, zobaczcie, ruda niklu. Czy on mnie właśnie chciał zjeść? Chyba tak. Oszczędzajmy wodór naprawdę, bo... Nie chcemy go marnować. Produkcja. Ekwipunek. Kamień. Tak. Panel sterowania, produkcja. Kurka wodna, zebrały się. Dobra, jedziemy stąd. Nie chcemy, żeby się ich zrobiło tutaj za dużo, bo to nam tylko będzie utrudniać robotę. No i trochę lipa. Nie podjedziemy, o nie. Cofka, trzeba się cofnąć. No jeszcze raz. No, chyba się... A, jednak nie. Odjedźmy trochę dalej. W inną stronę pojedziemy. Jak znajdziemy jakieś fajne miejsce. Ło. Ale to jak to wygląda. Ło, jakie prędkości. A można jeszcze szybciej, ale nie chcemy się rozbić, nie? 30 metrów na sekundę. No, już jakaś prędkość jest. Czy tutaj mogę bezpiecznie zjechać? Wolniej. Spokojniej. Oj. Dobra. Nie chcemy, żeby coś nam się tutaj sypnęło. I zaraz chyba będzie koniec dnia. Przydałoby się chociaż jakąś prostą... konstrukcję zbudować. Bo nie chcemy jechać chyba... Nie chcemy chyba jeździć całą noc, prawda? A może chcemy? W ogóle sprawdzę jedną rzecz na OBS-ie. Momencik. Momento. Statystyki. Czy mi przypadkiem nie urywa klatek? Chyba nie. Gra czasami jest trochę niestabilna. O, nie znany sygnał. W sumie przydałoby się takie rzeczy sprawdzać. Mogę tam jechać do góry? Będzie chyba ciężko, nie? Będzie ciężko, biorąc pod uwagę, jakie to zbocze. Czy tam jest ostre zbocze? Czy nie? Oj, tak. Mamy ostre zbocze, dobra. To tędy nie. Musiałbym polecieć tym. Ale nie wiem, czy warto. Dobra, póki pająków nie ma. O, tego potrzebujemy. Sztabki. To nawet nie się tego więcej zrobi. Oczywiście potrzebujemy materiału, nie? Ale... Dlatego... przydałoby się żelazo, ale... tu już nie ma słońca, więc się robił... Taki półmrok się zrobił. I taka mgła jeszcze. Robi się całkiem nieprzyjemnie. Krzem, znowu krzem. Na razie chyba będziemy jechać na tym, co możemy zrobić. Czyli będziemy chyba na razie kopać ziemię. Znalezieniem żelaza chyba nie będzie tak łatwo. Wiecie co, można byłoby ogólnie w tej grze zorganizować jakieś fajne wyścigi, jakby ktoś się, można byłoby naprawdę kiedyś fajnie się razem pobawić, jakiś serwerek zrobić w tej gierce. Myślę, że byłoby całkiem sporo kontentu. Okay. Nie wiem czy... Tam jest, tu jest ostro. Nie chcę tam zjeżdżać. A tutaj... Tam za bardzo chyba też nie chcę. Chociaż da się przejechać, dobra. Chyba da się przejechać. No i patrzcie jak pięknie, idealnie. Pająki. Jak będzie ciemno, to będzie ciemno i będzie niedobrze. Ojoj. Wiecie co? Zrobimy tak. Ja sobie teraz między odcinkami trochę pojeżdżę. Poszukam czegoś fajnego. Jakiegoś... Poszukam więcej... Pozapisuję sobie... Sprawdzę dokładnie okolice. W kolejnym odcinku zaczniemy coś budować. Być może właśnie na tamtym zboczu, to na tamtej górze, u góry. Może na czubku. Zobaczymy. I myślę, że można będzie powoli coś zacząć. Nie ma co się śpieszyć w tej gierce. Ważniejsze jest to, żeby po prostu coś szło do przodu. Dobra, to dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nie wiem jak często będą odcinki z tej gierki. A tu jakiś czas z pewnością będą się pojawiać. Nie mogę za długo stać w miejscu, bo nam się pająki pojawią. Ale spoko samochodzik, naprawdę, spoko samochodzik, dobra. Dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że seria jest dla was w pewnym sensie miłą niespodzianką. Ona się trochę będzie rozkręcać. Na początku nie mamy nic praktycznie. Potem będzie tego coraz więcej. Będziemy mieć coraz bazy, statki kosmiczne. O, już się pojawiły. Będzie coraz więcej rzeczy. I myślę, że ona będzie po prostu się stopniowo rozpędzać, ta seria. Tak to widzę. Ok, to dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.